I sio! Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynam kolejny odcinek z Dream Worlda. Dzień po ogromnej katastrofie. Witam was, witam. Będziemy ich leczyli powoli, będzie ok. W tym czasie sprawdźcie sobie opis, tam znajdziecie link do G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. No, warto czasem sprawdzić. Jak planujecie zakup gierki, zobaczcie, czy aby tani nie jest na G2A. Czasami jest. Grzejemy. Wszyscy są chorzy. No, może nie wszyscy, ale zdecydowanie duża ilość koloniców jest ranna, bardzo poważnie, więc musimy ich leczyć. Jak nie widzieliście ostatniego odcinka, to mieliśmy atak, taki słaby atak w sumie, ale bardzo mocno operowaliśmy. Naprawdę mocno. I teraz się staramy doleczyć. No, staramy się doleczyć. Kenzo, intensywny ból, wilczy głód, bidula. Bidula. No, powoli dochodzą do siebie. Ale powoli to słowo klucz tutaj. Też tutaj te utraty krwi już pospadały. Jest ok. No ten to w ogóle jest zdrowy. Ten też. Więc w sumie większość już jest okejka, bo powstawali z łóżek. Nie widzę ich w łóżkach, znaczy, że chodzą gdzieś. Jak tam Lilika? Ona mnie interesuje. A, ona stała ze swojego łóżka i położyła się tutaj, więc takie marne. Duży palec odcięty, palec środkowy rozszarpany. O nie, wskazujący rozszarpany, kciuk zniszczony. Czemu ona to miała zawsze? Chyba miała zawsze, bo nie jest dopisane, co się z tym stało. Tu jest przyczyna, a tu nie ma przyczyny, więc chyba zawsze takie miała. Nieważne, poradzi sobie. Poradzi sobie na pewno. Jak jej przejdą te wszystkie rzeczy. Trochę tego ma. Trochę tego ma. Prawdę. Ale ogarniemy temat. Ogarniemy temat i będzie w pożądalu. Dużo mamy ryżu do wyzbierania. Jak tam bawełna? Bawełna 81%. Kozak też. Naprawdę kozak. Ryzyko załamania będzie, bo są wszyscy chorzy i leżą. I nieprzyjemnie jest. Te łóżka mógłbym tu przenieść ewentualnie, bo są sterylne płytki. Zawsze mniejsza szansa na zarażenie. I chyba tak właśnie zrobię, że tu dostawię póki co łóżeczka takie, no jakie widzicie. Chociaż może zrobię tak, że to skopiuję i postawię o w ten sposób. To mać medyczne. Tutaj drugie bym jeszcze postawił tu i mamy na 6 kolonistów miejsce. Tyk, bardzo spoko. A z tych zdejmiemy medyczność. O, nawet sami przechodzą jak miło. Wolę po prostu, żeby w szpitalu leżeli, tam jest dużo bardziej sterylna nawierzchnia. No, wszyscy potrafią chodzić, więc to jest duży plus. Bardzo duży plus. Duże ryzyko załamania. No. Tak. Spanie na ziemi. No będziesz spała na ziemi niestety jeszcze przez trochę. Jeszcze trochę będziesz spała na ziemi, ale teraz w szpitalu, więc... przytulnie jakby. No, zawsze to nie korytarz. No. Tak. Bardzo spoko, bardzo w porządalku. Bardzo okejka. Tutaj nic nie sadzą. Albo też wszystko jest zjadane. Ten mega skarabeusz dalej sobie chodzi. No, nie zabijaliśmy ich, bo nie były agresywne, więc sobie chodzą. Fajnie. Fajne mega skarabeusze. Ta. Kozackie wręcz. Dobra, przewijamy i trzymamy kciuki. Przewijamy, trzymamy kciuki, żeby przeżyli jak najdłużej. No. Nie wiem, czy nie zrobię tutaj drzwi dodatkowych, wiecie? Żeby w szpitalu łatwiej było ich karmić. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jest mega dobry pomysł. Bo tu i tak mamy izolację cieplną przez ten pokój, a ich jak trzeba będzie karmić, to będzie mega blisko z lodówki. O, to jest dobry pomysł. Ktoś to będzie musiał szybko zbudować. Duże ryzyko załamania. Lilika. Głodna jest, a już dostaje żarcie, więc luz. Przeżyjesz. Bylebyś się tylko wylizała z tego i git. Szamański kupiec z frakcji Lud Czarnego Wzgórza. Wow, siema szamański kupcu. Siema. Ktoś tam z tą pogada, chyba Józef. Zaraza krzew bawełny. Naprawdę. No naprawdę. Całe plony w pieron. Już miały 85%. No to widocznie nie będziemy mieli bilarda. Ajajaj, no to się wkurzyłem, nie? Ja się wkurzyłem teraz. Wszystko będzie do wywalenia. Wszystko, bo ta zaraza i tak przejdzie na inne krzaki, zanim zacznę to wycinać. Na pewno. Ale nie fart, no. Co za nie fart? Czemu? I to robisz, gro. Ajaj, wiadomo, ta bawełna tak bardziej dla wygody, no ale nadal, kurde, wkurza. Weź to zbuduj. Jak już rozwaliłaś drzwi, bo będzie uciekało powietrze. Zabierz to też, musisz zabrać. Co to jest? Marmur. Podłoga. Z marmuru. Cyk. Bierz się za to, cholera.
I to już. Bo jest brzydko i nieładnie i wieje. No, naprawione błędy. Kit, minus 2. Dobrze, tu jest 13. Tu 20. No i cacy, izolacja jest. Tylko ledwo wyrabiają te chodziary na to. Czemu? Może robią jeszcze? A, obniżę temperaturę, będzie git. Na minus 12. Dadzą radę. Wykręcą. A raczej. O, widzicie? I teraz do jedzenia jest bardzo blisko ze szpitala. I to jest super ultra dobrze. Super ultra dobrze, naprawdę. Bo zajmowanie się nimi jest dużo łatwiejsze dzięki temu. Dużo, dużo, dużo łatwiejsze. Dobra. Spoko, nie ma jakichś krytycznych alarmów, jest spoko. Tylko dobrze jakby Józef przyszedł z nim pogadał, co? Bo ty jesteś dobry gadacz. Tak. Dobry gadacz, Józef. Git. Ziomek ma trochę towaru i indyki są, ale nie chcemy indyków dokładać już chyba. Ma woły, moglibyśmy sprzedać. Mamy starego samca. A nie, on nie mamy starego samca, to jest jego stary samiec. Miałem jednego i cielaka. No to nie wiem, w sumie ostatnio ograniczyliśmy populację, to nie ma co sprzedawać teraz. Komponenty nie ma do kupienia. Ziołowe zestawy ma. A ziołowych to nie, jakby miał zwykłe, to może i wziął. Bioniczne ramię chcę kupić, wzmocnioną lufę, piwo, lanca, lanca obłędu i lanca wstrząsu. A, taki z niego średni handlarz bym powiedział. Zresztą głównie ma po prostu zwierzęta. No jak na szamana, to tutaj szału nie ma. Szału nie ma, panie szamanie. Szału nie ma. Spodziewałem się czegoś więcej. Sam nie wiem czego do końca, ale czegoś więcej. O, co tu masz za ikonkę taką? Medytacja? A, okej. Okay. Medytuje. Leczy się i medytuje. No i fajnie, i tak trzeba żyć. Duże ryzyko załamania. O nie. Intensywny ból. Zakłócono sen. Spanie na ziemi. Kiedyś wam tu zrobię porządny szpital, tylko jeszcze nie dzisiaj, bo jesteście zbyt chorzy, żeby go zbudować. Wiecie, o co chodzi, to wy go zbudujecie. No, to będziemy tu bardzo dużo metalu. I będzie kozak, zobaczycie. Będzie wszystko spoko. Śmiertelna choroba. O nie! Why? Zakażenie ekstremalne. O nie! Przecież było leczone. Cholercia. Cholercia, to bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, ale może się uda to ogarnąć. Czy nasz lekarz Kenzo jest w stanie jej udzielić pomocy? Nie jest w stanie jej udzielić pomocy, bo nie ma potrzeby takiej na razie. Nic, niech odpoczywają na podłodze. Lepiej by odpoczywali w swoich łóżkach pewnie, niż na tej podłodze. A mieliby większą wygodę. Podejrzewam. Jestem pewny. Mnożnik z podatności na zakażenie w tym pokoju 32%. Wow. Czemu? A? Chyba tylko medyczne pokazują, jaki jest mnożnik. Mi się wydaje. No. O! Kenzo sobie wstał. Jej! Dobrze, że wstałeś. O. Musisz ją leczyć później. Bo ona nam tu nie koźwnęła, bo jest ważna. Kęzik. Oj, leki wziął jakieś. Bo będzie leczył ją? Świetnie. Świetnie, leci ją. Dobry ziomek jesteś. Naprawdę dobry ziomek. Kto jej wymieni? O cholercia. Nikt nie dorzucił paliwa. Nikt nie dorzucił paliwa. Popij. Szybko. Od razu wstawaj i dorzucaj, bo klima napadła, będzie gorąco. Nie ma prądu, w ogóle lipa. To dziwne, że nikt nie dolał. No są jakieś tragarzy. Nie mam jednego tragarza takiego z priorytetu i drugiego, który leży. No. To nic dziwnego. Trochę nic dziwnego w takim razie. Zając sam się oswoił. Wow, jaki ładny zając. Aha. I... Śmierć... Co? Nie, no bez jaj! Nie, no tak nie może być. Przecież całej pomocy je udzieliłem, jak się da. I zabiło ją te zakażenie, na pewno. Na pewno zabiło ją te zakażenie. Na stówę. Czemu tak się stało? Lilika. Przyczyna śmierci zakażenie. Nie, nie poddajemy się. Lilika nie może zginąć. Nie ma szans nawet. Nie ma szans nawet. Wczytujemy ostatni autosave. Dziękuję, do widzenia. 6 minut do tyłu. Może jednak przeżyje.
Ale coś mi się wydaje, że mam za słabe leki, żeby ona była w stanie przeżyć, wiecie? Chyba o to tu chodzi. Chyba o to tu chodzi, że mamy za słabe leki po prostu. Dobra. Zrobimy tak. Ty idź tutaj. Ty już nie. Może na tym łóżku i lepiej będzie. No, poważne zakażenie, kurde. Enzo. Tak, priorytetyzuj leczenie. Tak. Drzwi jeszcze tu nie mamy, ale zrobimy, spoko. Kurde, to jest mega ważne, żeby ona przeżyła. Ale to zakażenie będzie postępować, coś tak czuję, wiecie. Mam za słabe leki. Opatrzenie 16%. A, ja myślałem, że 116. Wojenny kupiec z frakcji, weź przynieś lepsze leki, co? Jakbyś miał lepsze leki. Czał obrażania Riesling. O nie. Weź tu akurat dostaj czału. Za paruwa. Józef, musisz z nim pogadać, on na pewno będzie miał lepsze leki. Bo jest wojennym kupcem w końcu. Duże ryzyko załamania, dobra, nieważne. Pohandluj, pohandluj. Jak się uda, będzie kozak. Powinny tam być leki superowe jakieś. Ajajajajaj. Ma u Stefa to najlepsze leki. No dawaj, dawaj, katka szmatka i bierzemy wszystkie leki. Ziomek! O, chce kupić ode mnie bardzo dużo zwierząt. Bumalopy chce kupić, to ja mu sprzedam bumalopy, bo akurat bumalop to mam za dużo. Samców mam 5. Patrzcie, tu też samce są. Dobra, nara. Zostawimy sobie 2 samce. Leki, ziomek. Naprawdę nie masz leków? Jak to możliwe, że wojenny nie ma leków? Że na wojnie muszą być leki. Ziomuś. Mam tylko zbroję. Dobra, dobra, posprzedają mu, co chcemy sprzedać. Też, przy okazji. To ważne. Może nie tak ważne jak te leki, ale nadal. No. Nadal bardzo ważne. Czemu on nie ma zwykłych leków? O co chodzi? Powinien mieć. Burki sprzedaje chłop. Nieźle, nieźle. Ja ci mogę sprzedać jakieś parki, no fajnie. Ale szkoda mi ich sprzedawać w sumie. Trochę mi szkoda. Zimową czapkę? Nie. Nie, chusty nie chcę. No, mam hełm balistyczny jeden. Fajny, fajny. Chusta z owczej skóry. Praktycznie nic nie ma. Naprawdę, to jest wojenny kupiec? Któż on ma tutaj tylko tyle, że broni ode mnie chce kupić. No, ale nie sprzedaje zbyt wiele. Burka, burka. Burka, kurka. Nic. Ale nasz nie ma wystarczającej. O! Co? To musisz mi coś sprzedać jednak. Leki? Niech będzie, że leki. Niech będzie, że leki. Świętego spokoju. Lilika, weź, nie umieraj, co? Kurczę, poważne zakażenie. Ale mi się to nie podoba. Strasznie mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba, że ona może umrzeć, no. Ojajajajajajajaj. Kurka, burka. Naprawdę ultra lipa to jest. Poważne zakażenie. Te jakości bandażowań takie kiepskie. Czemu w innych ma takie wysokie? To musiała być bardzo, bardzo poważna rana. Ekstremalne, no nie no. Znowu jest mega problem, nie? Nie no, weź, że nie giną. Ajajaj. Może ją trzeba uśpić na przykład? O. Może będzie lepiej się leczyła wtedy? Szybkość przeprowadzania operacji medycznej. Nie jest tu nic napisane. No. Co to da? Nie wiem, czy to coś daje, w sensie o charakterze takim, czy by to ją, czy by jej to pomogło w leczeniu się, nie? No. No. Znaczy, można amputować tą rękę i wstawić inną. Przecież ja mam mechanistą! Dawaj, szybko! Tak zrobimy! Która to ręka była? Lewe ramię. Zakażenie. Pyk, patrzcie. Robimy. Zainstaluj jej. Uwaga. Lewe ramię. Ja miałem jakąś bioniczną rękę. Bioniczną rękę lewy bark. Cyk.
Lewy bark, elo. Potrzebujemy teraz najlepszego gościa, czyli ciebie. Niewielka utrata krwi. Nie, no to musisz być ty. Musisz to być ty. Jak on ją tak uratuje, to będzie kozak. No. Dawaj, rób tę operację, ziom. Rób tę operację. Duże ryzyko załamania. Dobra, załamiesz się, jak już ją zoperujesz, okej? Okay? Chyba, że ci się nie uda coś przez to, że masz duże ryzyko załamania, ale... Może się uda, powiedzcie, że się uda. To jest opcja. Odciąć jej zakażoną rękę, wstawić bioniczną i kozak. Jak on zdąży oczywiście, bo może nie zdążyć. No. Dobra, dobra, tam jakaś kłótnia się podziała. Niech się kłócą głąby. Nie mamy czasu na to. Dawaj, ziomuś, zrób to, proszę cię. Niesie tą rękę. Dobrze! Ona już nie ma ręki pewnie. No, zaraz nie będzie miała ręki. To dobrze. Ajajajajaj, dawaj, 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 dawaj. I myk! Nieudana. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie udało się, nie, 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 dobra, musimy to zrobić jeszcze raz, ale dużo dokładniej. No, niestety, bo to musi się od razu udać, od razu, zamiast jakichkolwiek leczeń, od razu ją pakujemy w operację, od razu pakujemy ją w operację, dobra. Myk, wstawaj, ty, leż tu, kozak. Okej. Okay. Lilika. Zdrowie. Operacja. Bioniczna ręka, lewy bark. Pyk. Cyk. Kozak. Kenzo. Odpoczywaj. Nie. Operacja. Pyk. Ops. Musi się udać. Naprawdę, Kenzik, no. Ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi. On jest ranny, dlatego to tak słabo idzie na pewno. Teraz ją uśpi. Pyk. I ona już śpi. Fajnie. A nie, opatrzył jej te zakażenie. No dobra. Dobra, spoko, ale zaraz się też zajmie resztą, prawda? Kenzik, zajmiesz się? Hmm. Operacja. Dobra, mysz się oswoiła? Nie, to oni idą z ludu myszy. Nieważne. Nieważne. Kenzik, musisz ją zoperować. To jest turbo ważna sprawa. Prawda. Wykrywasz w pobliżu miejsce pracy górników. Fajnie, fajnie, fajnie. Josefik, pogadasz z nimi coś tam? Przemegę steges. Może mają leki? Wątpię, ale może. Dobra, dobra. Kenzo. Kenzo, dawaj. Musisz sobie poradzić. Nie wiem, czy on... No, ma manipulację 47%. Nie wiem, czy przez to nam... Znaczy, na pewno nam to obniża szanse. O. Chciałem powiedzieć. Sprzedałbym bumalopy, ale on nie chce bumalup. Dobra, nie ma czasu z tą gadać, chłopie. Dobra. Nie ma leków, bumalup nie mam ja, więc znaczy on nie chce kupić. Plus. Nie wiem, czy w takiej sytuacji, czy nie lepiej jakby wziąć Norfa, żeby to zrobił. Norf jest w pełni zdrowy. Chyba tak zrobię, wiecie? Chyba tak zrobię. Ale zaraz będzie za późno. Tak, podnieś tu, pyk, pyk, pyk. Więc tak, Norf, ty już idź tu. Ciebie zaraz damy na Megesteges, tyk, zatrzymujemy czas. Idź się połóż, tyk. Norfik. Nie wiem, co? On nie może zrobić? On ma za niski poziom? On ma chyba za niski poziom. Ta, on nie może w ogóle zrobić tej operacji. Kurde! Ale lipa. Wy nie macie tu jakieś dziesiątki? Dziesiątka jest chyba potrzebna do operacji, tak mi się wydaje. Dobra, no rób, może się uda. Rób, spróbuj. A on sobie to wziął i zaniósł. Uff, ale krew się leje. Aj, 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 aj. Lewe ramię. A, ty nie, jednak nie. Jednak nie jesteś potrzebny, jakby co. Kurczę, no. Ale to jest giga problem, nie? Jest tak giga problem, że szok. No teraz to jest kwestia tylko losowania, czy się uda, czy nie. Szał obrażenia Riesling, tu nie masz kiedy. Udało się. Udało się. Okropne warunki do operacji, ale się udało. Zdrowie. Cyk. Bioniczna ramię. Myk. Nie ma zakażenia. Nie ma choroby. Jest git. Weź tego chłopa jeszcze czepnij w łeb. Zamknij się. Zamknij się. Zostaw ich. Do spania. Do spania. Lilika żyje. I ma nowe bioniczne ramię. Jest kozak.
Ona przez to będzie super, na pewno, kozaczkiem walczącym. O, na pewno. Jejku, ale jestem zadowolony. Ale jestem zadowolony, że się udało. Dobra, kęzik, luz pełny. Weź się tam zjedz, czy coś tam. Udało ci się. Jesteś kozak, naprawdę. Wielki mistrzu. Wielki mistrzu jesteś. No. Ah, pięknie. Yukiko nie może wykonać transport. Gelada. Weź to zatankuj. I to też. Bo już się kończy paliwo powoli. Bardzo ważne, żeby się nie skończyło. No. Bardzo ważne. Okej. Okay. Poppy w pełni wyleczona, fajnie. Żarstwo Poppy. Okej, okay, jedz sobie. Mamy żarcie. W ogóle się nie przejmuję. Lilika, wow. Jacie. Ej, chyba jest dobrze, widzowie. Chyba jest dobrze. Jest mega dobrze. Musimy się wziąć za produkcję leków. Coś tak czuję. Że... Nie przejmowaliśmy się za bardzo tymi lekami, a teraz przyszedł taki czas, że jest mega lipa przez to. Ten, co jeszcze nie ma ran zagojonych, już się bije. To 18 godzin do śmierci, naprawdę? Duży palec lewej zniszczony. Co? Jak to palca mu zniszczyła? Co ona mu go odgryzła? Oni też się biją? Boże, uratuj go za karę. To za głąby, nie no, naprawdę. Ach. No nie no. Potrzebujemy lekarza, ale niech się wyśpi. To jest wiele godzin w sumie, nie umrze tak szybko, co? Prawda? Ach. Jajajajajaj, no mega lipa, nie? Mega turbo lipa. Dobra, możesz już gdzieś leczyć, bo... No, nie jesteś taki... Znaczy nie potrzebujesz aż tak bardzo dużo spania. Nie jest taki zmęczony. Niech wylecie. I gdybym te leki już miał przeniesione, to by nie było tyle latania. To trzeba to te drzwi zrobić. To bardzo ważne. Nie ma metalu. Więc może na razie anuluję, bo zostanie otwarta dziura i tyle. Lilika może już chodzić. Zżygała się. Pięknie. O. Dobrze. Zanikające znieczulenie. Pięknie. Jest kozak. Ty żyjesz. Fajnie. Średnia utrata krwi. Uff. Jak oni się będą bili między sobą jeszcze w trakcie leczenia, to ja nie wiem, kiedy oni, kurde, będą zdrowi. Nigdy, dosłownie nigdy. Poza głąby. Dobrze, zajmujcie się nimi. Niech sobie żyją, fajnie. Wiewiórka sama się oswoiła. Ale ładna wiewiórka. Pozak. Myśliwi nie mają broni. O, Lilika wstała, jej! Oddamy ci twój karabin. Patrz, tu jest. Aha, sztucerek. Ona już idzie do pracy od razu, patrzcie. Nie no, luzuj, weź, dziewczyna. Mogłabyś dostać wolne, ale ci nie wypiszę, bo nie chcę mi się grzebać w tych waszych grafikach. Takie prawdziwe. Znieważono 4 razy. Wow, tamten skuba nieco tyle narobił. Naprawdę narobił kłopotu. Strasznie dużo kłopotu narobił. Ale Lilika żyje. Jejku, ale tu syf zrobili tą karawaną. Uff, co za goście, co za ludzie. Odchodzą, a idźcie sobie, bo mnie tylko wkurzacie. Denerwujecie tylko ludzi. Naprawdę. Dobra. Kenzo ma już broń. Lika ma. Joseph ma. Lika ma. Lika ma. Norf ma. Akian nie ma. Czy on nie był niezdolny do walki, czy coś takiego? Może. Jest git. Merkat też nie ma broni. A powinien mieć chyba, nie? Chyba da. No tak mi się wydaje, że Akian był niezdolny do walki, tak? Przemoc, no. Niezdolny do przemocy. Bronię i muszę na zasięgowe powymieniać. Też rozgany się nie sprawdzają niestety. Nawet głupi łuk jest w stanie dalej strzelać. No, podarte ubranie razy 4. Ojejku. Ojejkuś. Co ty masz podarte? To nie. Koszula, tak? I spodnie, tak. Dobra, spodnie i koszulę będziemy szyli i będzie kozak. Spodnie i koszulę. 4. I koszulę. Pyk. Z czegokolwiek. Po prostu, żeby mieli do zmiany, jakby im się coś zepsuło, to sobie zmienią. I będzie świetnie wtedy. Będzie świetnie. Metalu dalej nikt nie poznosił. Kambę? Nie można. Transporterzy pewnie są ranni i tak dalej. Chociaż nie, czas zaczęły Joseph znosi, ale to chyba po to, żeby gotować. No, pewnie to. Aha. Ty. Pyk. O, Kenzo wstał. Kenzo, jak tam zdrówko? Nikt cię nie...
Nikt cię nie karmił, to poszedłeś sam, co? Prawe oko, blizna od rozcięcia. Dobra, jest w porządku. Jest w porządku. Użyć jest tylko załamania. Co jest grane? Lilka, rekreacja, pragnienie. To idź, rekreuj się. Nikt cię nie broni, no. Lilka. Możesz mieć więcej wolnego, jak chcesz. Proszę. Która jest godzina? 18. No, to leć się rekreuj. Co ty w ogóle? Zajmujesz się krowami, jak masz wolne. Ukrycie się w pokoju Lilka. Aha. Zmieniam ci harmonogram. Jak nie współpracujesz, to nara. Chciałem być miły. Chciałem być miły. Ale to się nie udało, jak zwykle. No, jak tam, zdrówko? A, jeszcze trochę będą chodzić. Na pewno. No, stówę. Kozaczek, kozaczek. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Duże ryzyko załamania, Hakian. To ci jest, intensywnie boli. No to przez te leki, wiesz. Mamy słabe leki. Mamy naprawdę słabe leki, wiesz. Kozak, słabe leki mamy. Fest, bardzo. Jejku, wszystko jest brudne. Czy nie mamy jakiegoś sprzątacza, który żyje? No, dobra. Czy mamy sprzątacza, który ma dobry humor? Norf. Norf, możesz? Nie, nie możesz sprzątać. Wszyscy, co mają dobry humor, nie mogą sprzątać. Ale bieda. O, popi się leczy, no ale może sprzątać, no nie? Popi, jak się wyśpisz porządnie, to weź posprzątaj tu wszystko, co? Bo inaczej to umrzecie na zakażenie i takie tam. Chcielibyśmy tego, wiesz jak jest? No, fajnie, fajnie, super. No i cacy. Jest cacy, jest w porządku. Uspokoiła się sytuacja, diametralna zmiana na plus. Ajaj. Kenzo to ich karmi, a później się sam kładzie obok. To jest dopiero bohater. Ten tutaj. Bardzo długo im się goją. Rany. Ale myślę, że to przede wszystkim brak leków. Czy możemy jakieś laboratorium zrobić już? Czy nie ma takich rzeczy? Produkcję leków pewnie mamy jeszcze nie wymyśloną, co? Pewnie nie. Nie widzę nic takiego. Badania. Produkcja używek, a wcześniej była pewnie produkcja leków. Nie? Produkcja leków jest aż tu i trzeba mieć produkcję używek najpierw. Okej. Okay. Nowa para! Akian! Zaleca się do Riesling, żartując na temat using javelins. O, super. Akian i Riesling, dobra. Akian i Riesling, dostaniecie nowe łóżko, spoko. Jest tutaj Akian, fajnie, fajnie. Gituwa. To tak, to trzeba odinstalować. To trzeba przenieść. I później zainstalujemy im duże łóżko i będzie git. No i dwie parki będą obok siebie. Ajajajajaj, leżą w szpitalu i się skumali, zostali parą, jak miło. Bardzo miło, naprawdę. Lilka dalej chodzi, ale jej będzie dużo lepiej po tym, jak się tak wychodzi. O. O, właśnie, przeszło. Oczyszczenie 40, git. Dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Super sprawa. Kenzo znowu się zajmuje ludźmi i kładzie się sam. To jest dobry ziom. Okej. Okay. I teraz ty. Zamontuj tu. Pyk. Kozaczek. Tak. O, Riesling wstał. Weź, zbuduj to sobie i będziesz miał gdzie spać wtedy. Jej! Akian. I Riesling. Jest Riesling. Tu jest. Wielokie zabrania. Pszone ideologie. Boniu. Po co im zmieniać łóżko? Po co im zmieniać łóżko na podwójne, jakim zabrania ideologia? Aaaa. Człowiek się tylko denerwuje niepotrzebnie. No i teraz im muszę wstawić z powrotem dwa łóżka pojedyncze pewnie. O jeden. Chyba tak. Ja mam tylko jedno. Dobra, dobra. Radźcie sobie. Nie chcę mi się nawet na was patrzeć. Tak mnie wkurzyliście tym. No. Naprawdę. Ideologia zabrania. A jak wybiorę najpierw Rieslinga, anuluj przydział, wezmę najpierw Riesling, a później Akiana i teologia zabrania. A. O bońku, o bońku. A idź spać, głąbie. Zdenerwowałeś mnie teraz. No, albo łaś. Nie jestem pewien. To nieładna kobieta. Zdenerwowałaś mnie strasznie. To za głąb.
Co za głąb. Duże ryzyko załamania. Akion, no nie dziwię się, no nie dziwię się. Nie chcę z tobą spać, bo mu ideologia nie pozwala. Niemiło. Odrzucenie przez Riesling, opinia mojej kochance Riesling. No jak mogą być takie dwie przeciwstawne emocje? Zupełnie. Jak się nie da żyć. Naprawdę. Niefajnie. Ryżu pełno, nie ma kto znosić. Metalu pełno, nie ma kto znosić. Trzeba komuś dać tragarza na jedynkę chyba. Chyba tak. Chyba tak. No. Tak trzeba zrobić. Dobrze. Dostępne zadanie. Strażnik więzienny. Wow. Imperium potrzebuje twojej pomocy. Królewscy, archeolodzy, bla bla bla. Niedawno wy dostali dwóch więźniów z pradawnej krypty hibernacyjnej. A, i chcą ich przesłuchać. Aby chronić więźniów przed swoimi wrogami z rady, chcę byś chronić przed 15 dni. Te więźniowie are sick with blood, rot and will require daily treatment. Czyli nie musimy ich leczyć i to porządnie, bo mają bardzo, bardzo mocną chorobę. Więc ja sobie na razie dam spokój. Jak zbuduję sobie szpital w pełni działający, to pomyślę o tym. Drogie Imperium, kochane Imperium. Będzie spoko, okejka? Znoszą te metale gdzieś. Gdzie oni to niosą? A, okej. Okay. Okej. Okay. Przyniesiecie coś do magazynu może? Chyba nie bardzo. Chciałbym te drzwi zbudować i łóżka szpitalne dodatkowe. No. Ukrycie się w pokoju Kenzo. Kenzo, co się stało? Przecież ty chory leżysz, to jak się ukryłeś w pokoju? Ale idź do siebie do pokoju luz. Jej, automatyczna wieżyczka jest skończona. Super. Produkcja używek, badaj. Automatyczna wieżyczka, postawiłbym sobie jedną gdzieś. Tutaj jednej brakuje i drugiej brakuje. I one są chyba takie wielkie, co? Mi się wydaje. No. Idealnie tu będą pasować, ale zasięg wybuchu. I one są, a, bo one mają taki duży zasięg też. Ja bym dawał je na środku raczej. Dawałbym je na środku, żeby te małe ich osłaniały na blisko. A one będą sobie stałe i będzie git. Kiedyś taką zbuduję. 40 super stali. No, no, spoko. Kiedyś takie zbuduję. Na pewno. Opichowa ludzi. Dobrze. Trzeba czasami. Trochę za dużo trupiarni mamy. To prawda. To prawda akurat. Ale poza tym my radzimy sobie świetnie. Naprawdę radzimy sobie świetnie. Patrzcie, już chorych nawet nie ma. Wszyscy zdrowi. Koloniści potrzebują leczenia. A, to tylko astma. Luz, luz, luz. Najlepsze jest to bieniczne ramię. Wow. No. Czemu ma ruchu 57%? Prawa noga 27 na 30. Duży palec prawej stopy. Prawą nogę też trzeba jej wymienić chyba. No. Wychodzi na to. Ajajaj. Trzeba będzie porobić tych bionicznych różnych tegesów. O, tkaninę mamy? Jednak? Udało się coś uratować? O, wycięli to i została z tego tkanina. Jak miło. Jak miło, jak fajnie. Ale kozak. Ale cacy. Niech to wszystko poznoszą jeszcze, to już w ogóle będzie super. A naprawdę, ci tragarze u mnie to... Coś jest nie tak, no nie? Coś jest nie tak. Nie jest noszone praktycznie nic. Galoda, chyba będziesz w nocy nosił rzeczy. Poważnie ci mówię. Dajemy ci to na jedynkę, bo turbo ważne jest, żebyś poznosił parę rzeczy, no. Ale czym on się nie zajmuje w sumie wszystkim prawie? Czemu to masz? A, bo był potrzebny, to miał. Dobrze, słabi lekarze. W sumie nie mamy takich bardzo słabych, więc mogą mieć nadal. Kejka niech będzie. Robią się kamizelki, okej. Okay. Tyle w tym materiale. Udało się ogarnąć wszystkie problemy tego świata i nareszcie możemy żyć spokojnie i znowu odbudowywać kolonię. Tak, a raczej ją rozwijać znowu. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Pa, pa. Jojo. Hej.